3 lata temu wyjechałam na studia, na podwójny dyplom z literatury do Francji i po skończeniu tych studiów stwierdziłam, że bardzo chciałabym studiować dokument kreacyjny. We Francji jest trochę więcej możliwości, jeżeli chodzi o tworzenie filmów dokumentalnych, autorskich. Istnieje więcej kierunków studiów, które są temu poświęcone. Także właśnie Adrian jest wyszła ze mną na roku i przez ten rok szkoła trwa rok, 2 miesiące spędziliśmy na Uniwersytecie w Grenoble i to były bardziej zajęcia teoretyczne z historii filmów dokumentalnych i tak dalej. Później 8 miesięcy, to jest bardzo specjalne, spędza się w szkole, która znajduje się w bardzo oddalonym od wszystkiego w zasadzie regionu, która nazywa się Adesz. Znajduje się w takim bardzo korzystnym położeniu. I tam przez 8 miesięcy mam zajęcia praktyczne właśnie. Robimy 3 filmy. Film na temat słowa, film kolektywny tak zwany, czyli film, w którym 12 osób ma takie samo prawo do wypowiedzi, więc jest to bardzo skomplikowany proces. I trzeci film to jest właśnie film dyplomowy, na który mamy 6 tygodni. Czyli zdjęcia, znalezienie tematu, dokumentacja, zdjęcia, montaż, musimy zmieścić się w 3 tygodniach. Czyli w... W 6, przepraszam. Rozumiem, że ten 13-minutowy film, który widzieliśmy przed chwilą, powstał zaledwie w 6 tygodni. Skąd pomysł? Bo on jest dosyć interesujący, taki, można powiedzieć, mało dokumentalny. Właśnie to jest trochę paradoks, ponieważ studiowałam dokument kreacyjny i poszłam w kierunku, może nie fikcji, natomiast jest tutaj wiele elementów, które sobie sama wymyśliłam. Jest jakby taki trip, który właśnie chciałam opowiedzieć o jakichś historiach, które przeczytałam w internecie, ponieważ wszystkie ogłoszenia, które znajdowały się w filmie, które są czytane właśnie przez głównie moich znajomych ze szkoły, pochodzą ze strony internetowej, która nazywa się www.zagubieni.fr i to są osoby, które właśnie poszukują poszukują osób, które spotkały raz w życiu i później nigdy się już więcej nie zobaczyli, więc jest jakby akcja desperacji. Nie wiem dlaczego, po prostu była taka intuicja, też chciałam, to było dla mnie wyzwanie, ponieważ stwierdziłam, że jest to bardzo trudne, jakby, żeby zrobić film na temat, gdzie nie ma tak naprawdę bohatera. Znaczy jest bohater, ten Laurent, który napisał ogłoszenie, że spotkał kobietę w 1984 roku w tramwaju w Saint-Étienne. Jest to prawdziwe ogłoszenie. I ja napisałam do niego maila, jakby ten voix-off, czyli ta, jak to się po prostu mówi, kiedy jest dźwięk... Dźwięk z offu też. Dźwięk z offu, właśnie to jest nasza konwersacja, nasza wymiana maili z tym panem, którego nigdy nie poznałam, ponieważ mój dyrektor szkoły powiedział mi, naprawdę wolałbym, żeby się nie jechała jednak na spotkanie z tą osobą, ponieważ bał się, że może coś mi się stać, nie wiem dlaczego. W każdym razie jeszcze ja mam taki problem, że nie chciałam poznać kogoś, żeby sobie jakby... Chciałam mieć trochę takiego wyimaginowanego bohatera filmu, dlatego że ciężko było mi przekonać się do idei, żeby zrobić film w ciągu 6 tygodni o kimś, kogo poznaję i później opuszczam, bo jednak jakby jestem bliżej takiego podejścia do dokumentu, w którym jesteśmy blisko bohatera i z którym spędzamy z nim czas. I w momencie, kiedy na film dyplomowy mamy 6 tygodni, w zasadzie musiałabym poznać kogoś na szybko, znaleźć temat, nakręcić film, zrobić montaż i powiedzieć mu do widzenia, dziękuję za współpracę. Więc jakby stwierdziłam, że to będzie taki trochę bunt i chciałam bardziej pójść w stronę jakichś formalnych poszukiwań też. Mam nadzieję, że jakby widać też duża część filmu została nakręcona telefonem komórkowym. They're really different type of shots, but it was always taken, for example, in the station. It was really hard to get some really good looks that were not. Sometimes we had to fake the looks. I don't know if you can see that, but some of them were our teachers, other our friends. And it was quite hard to manage that. And about the sound, it was also quite difficult because nobody knew about this story, and they had to improvise and to have a good intonation. So we had to do it 10 times, 20 times at 2 in the a.m. in the morning. So it was quite a hard job. Because in fact, it was, even though it's
creative documentary, it was a part of acting, because even you too had to read the text that's kind of interpreted. So, but you're not an actor yourself, so how did you work on that? I mean, the images, because we appear on the screen twice, and there are two people, I think, or three people that we know, so are one of our professors and some friends from school. We had to do it because I was telling you before about the six weeks that we had to make the movie. And just before the editing process, I realized I didn't have enough images for the film. So we asked our friends, like, okay, so you're going to go to the cafe, you're going to sit here, and we should, like, go ahead and we'll see what happens. But the majority of the images is like documentary images, because I was filming a lot in the tramway or train or in the streets. So anyways, there is a part of images that isn't artificial. Mam pytanie odnośnie, było podpisanie jako Karolina i ty też masz tak na imię. Czy to było jako forma podpisu, czy po prostu jedna z To ja się podpisałam, jakby ponieważ wyszłam z założenia, że skoro ja jakby prowokuję tą konwersację z osobą, która szuka tej kobiety z 1984 roku, stwierdziłam, że podpiszę się w nie, ponieważ to jest jakby, to były moje listy, które pisałam z tym panem, który szukał tej kobiety z tramwaju. Także po prostu jakby jestem podmiotem w cudzysłowie. Dlatego jest stąd właśnie Karolina. Z ciekawości, czy jak pani te przypadki różne śledziła w tym internecie, ktoś się odnalazł po iluś tam latach na przykład? Niestety nie. Nie, niestety nie. Właśnie ten pan, który szukał kobiety z tramwaju z 1984 roku, napisał mi, czego nie ma w filmie, że wydawało mu się, że 2 lata temu w sklepie w swojej rodzinnej miejscowości spotkał ją, bo ona robiła wtedy zakupy i jakby nie miał odwagi, żeby do niej podejść. Więc jakby ja to ogłoszenie znalazłam w 2015 roku i on powiedział mi, że 2 lata wcześniej wydawało mu się, że ją widział. Także wydaje mi się, że to też jest jakby coś, co pochodzi z jego wyobraźni, prawda? Także większość osób, z którymi miałam kontakt podczas robienia filmu i podczas jakby wysyłania tych maili, pytania, czy udało wam się spotkać tą osobę, którą kiedyś raz w życiu widzieliście i się zakochaliście. Większość, w zasadzie wszyscy mówili mi, że nie. Że nie. No bo ja mówiłam o innych przypadkach, czy coś się zdarzyło. Nie tylko ten jedyny, ale w żadnym przypadku się nic nie zdarzyło takiego. Nie zdarzyło mi się nigdy, żeby zakochać się i żeby opublikować ogłoszenie w internecie, iż poszukuję danej osoby. Tak jak mówiłam właśnie, cała historia i pomysł na film wyszedł z tego ogłoszenia, które znalazłam, w którym ten pan poszukuje kobiety sprzed 20 lat, co wydało mi się dość niesamowite. I potraktowałam ten temat jako wyzwanie formalne, bardziej niż poszukiwanie bohatera i tak dalej. Właśnie, powiedziałabym, że bardziej jakby potraktowałam to jako wyzwanie, jako temat, z którym chciałabym się zmierzyć i w związku z tym, że byłam w szkole filmowej dokumentu autorskiego, mogłam sobie pozwolić na właśnie podjęcie tego ryzyka, prawda, żeby zrobić film dokumentalny jakby bez jakichś szczególnych bohaterów i tak dalej. A jak znalazłaś tą trójkę starszych państwa, którzy siedzieli sobie na placu? To akurat było przez całkowity przypadek, podczas dokumentacji do filmu, która trwała 2 dni, w związku z tym, że mieliśmy 6 tygodni na film. Chodziłam po mieście, które było niedaleko wioski, w której była nasza szkoła i spotkałam właśnie 3 starsze osoby, które siedziały sobie w takiej atmosferze spokoju, dyskutując, plotkując o tym, co się dzieje przed nimi, komentując jakby osoby, które przychodziły. I podeszłam do nich, zapytałam, czy nie zgodziliby się na to, żeby odpowiedzieć na parę pytań a propos miłości, jakby nie mówiłam im wcześniej, o co ich zapytam. I było to zupełnie obojętne, więc powiedziałam, oczywiście, jeżeli chcesz, możemy spróbować. I to był jakby taki one shot, czyli spróbowaliśmy i okazało się, że 2 panów, jeden właśnie, oni byli, że był pan, pani i drugi pan,
tych dwóch panów właśnie było razem od 45 lat i spotkali się też w taki dość nietypowy sposób. Także to był taki mały cud podczas dokumentacji do filmu, i który ostatecznie zdecydowałam się wrzucić do montażu. Adrian, I just asked a few minutes ago Karolina if she felt in love on the train ever. Did you have like the kind of notion that the characters feel that you feel connected sometimes to people that you don't even know? You mean a personal experience? Yeah. No, it happens to me. No, but the whole process of making the movie, it was quite painful. It's actually difficult, you know, because you have 1 month to do two movies with another friend, and it's really difficult because you have to think very fast, go and shoot very fast, and then make the editing. It was really intense experience. Chciałem zapytać o sam tytuł, ponieważ jest inny tytuł. Po angielsku i po polsku jest podobny, tak? Ale jest inny tytuł francuski. Dlaczego się zdecydowałaś zmienić tutaj coś w wersjach językowych? Po francusku tytuł Je te recherche oznacza poszukuję ciebie. Dla mnie to był jakby naturalny tytuł dla filmu, który jest o poszukiwaniu osób, które spotkaliśmy raz w życiu i kiedyś zakochaliśmy. Natomiast po polsku miałam jakby opory, stwierdziłam, że nie wiem, to jest zbyt dosłowne, żeby nazwać tytuł Poszukuję ciebie, ciebie poszukuję, bo to mam takie zbyt przekombinowane. I wróciłam do tego pomysłu jakby tramwaju, ponieważ sam film zaczyna się od takiego drugiego travelingu w tramwaju w mieście, w którym pada deszcz. To jest taka atmosfera nostalgii. Ten pan, który spotkał kobiety w 84, też mówi o tym, że spotkał ją na przystanku tramwaju, więc jakby stwierdziłam, że chciałabym wrócić do tego symbolu miejsca, w którym mogą się odbywać jakieś potencjalne spotkania. Właśnie mówisz o tym mieście w deszczu. Na gali otwarcia oglądaliśmy filmy Jorisa Iwensa, który otwiera tradycję dokumentu poetyckiego, gdzie można jakby skojarzyć z tym, co ty robisz, ale może się mylę, może i kto jest twoim mistrzem dokumentu, na kim się wzorujesz, czy może inaczej, kto cię inspiruje? Ze współczesnych reżyserów dokumentu Gianfranco Rosi. Nie wiem, czy znają Państwo, to jest taki włoski reżyser, który ma takie podejście właśnie jak Caravage, czyli cierpliwe oko, czekanie na to, aż coś się zdarzy, ustawienie kamery na statywie, przepraszam. Jakby to jest najbliższe temu, co chciałabym robić w przyszłości, czy takie właśnie cierpliwe podejście do bohatera i stąd właśnie moje trochę desperacki, odważny pomysł, żeby ten film, na który miałam 6 tygodni, zrobić jednak na temat abstrakcyjny i nie próbować zaprzyjaźnić się z kimś na siłę, żeby robić film. Więc myślę, że właśnie ze współczesnych Gianfranco Rosi, a z naszych polskich starszej generacji Kieślowskiej. Myślę, że to bardzo, bardzo duży wpływ miał na mnie jego filmy, bardzo proste też. Adrian, do you have any documentary or even fiction movies, masters that you celebrate? Yeah, it's funny because I would ask, I would answer with a fiction, more like Fellini, Khalatozov, Soy Kuba. And it's more of a fictionary, because she said also Gianfranco Rosi is big inspiration. But I'm not so much about the still camera, I'm more moving all the time and trying to make more baroque. Czy przez to, że to było takie właśnie wyzwanie formalne, to czy jednak żałujesz, że to właśnie było takie muśnięcie tematu? Czy mimo wszystko nie chciałabyś jakoś, nie wiem, kiedyś tego kontynuować? Jakoś? Zgłębić się bardziej w ten temat. Nie, wiesz co, myślę, że jeżeli robisz film dyplomowy, albo myślę, że każdy na studiach robi swoją pracę magisterską albo właśnie coś, co ma reprezentować 6 lat studiów, zawsze mamy jakieś poczucie frustracji po oddaniu dzieła, prawda? Ja tak szczerze mówiąc też mam lekkie poczucie frustracji związane z tym, że ten film jednak
ociera się w pewnym sensie jakieś emocje, które możemy odczuwać, jeżeli się na przykład zakocham na ulicy, albo jakąś nostalgię spowodowaną upłyniętym czasem i tak dalej. Natomiast na pewno jestem trochę sfrustrowana, wiesz, chciałabym, żebyśmy w filmie mogli jakoś bliżej i bardziej dotknąć historii, które opowiadam. Natomiast nie chciałabym wrócić do tego tematu. Myślę, że chciałabym jakby... Teraz chciałabym się skupić na projektach filmowych, gdzie jestem z bohaterami, wiesz? Ale cały czas dokument, tak? Tak, pracujemy nad projektami filmów dokumentalnych i ostatni projekt, nad którym pracuję, jest to fikcja partycypacyjna, tak zwana, czyli piszemy scenariusz filmu fabularnego z mieszkańcami małej wioski we Francji i pytamy ich o to, jak chcieliby, żeby ich wioska się zmieniła, żeby tam się coś stało i tak dalej. I później robimy z tego film fabularny z udziałem aktorów amatorów, dzieci i tak dalej. Więc jakby mamy projekty, które są na granicy dokumentu i fikcji i też projekty takie czysto dokumentalne i właśnie w tym podejściu cierpliwego oka i tak dalej. I rozumiem, że pracujecie cały czas razem, czy może już nie możecie na siebie patrzeć po tych 6 tygodniach? Are you still working together, or you feel sick of each other after those 6 weeks? We are very sick of each other, but it works well, so we work together.